No i witam, dzisiaj tak recykling takiej pilarki ręcznej, niestety to już się mi uwaliło. Zobaczymy, ile to waży ten sprzęt. No i widzę, będziemy z niego sobie jakieś metale. Tu już jest metal, samo odleciało. Dostałem go w paczkuni od pseudobudowlańca, tę pilarkę. Więc tu są takie ciekawe śruby, na szczęście to idzie normalnie wymontować zwykłym płaskim śrubokrętem. Są gwiazdki w tych śrubach, ale idzie to jako tako wymontować, więc wymontowujemy sobie te śrubeczki i zobaczymy, co jest w środku. No, jeszcze taką pilarkę nigdy nie rozbierałem. Przyznam się. Oczywiście ta piła, co była przed tygodniem w niedzielę, to był stary odcinek, 4 miesiące czekał w kolejce, jakoś się tam kurde schował mi i dużo rzeczy już tam nie pasowało, bo dużo rzeczy już jest, było rozebrane. Tam te stojany i tak. Więc to był taki ciekawy odcinek, bo tam coś mówiłem w grudniu, że będzie. No a wiecie co, teraz już jest inny miesiąc i po prostu, no schował się mi się ten odcineczek z tym rozbieraniem właśnie tej piły. Tak, idziemy to sobie rozmontować. Fajnie to idzie, te śrubeczki. Na szczęście płaskim śrubokrętem. Zobaczymy, co jest w środku. A w środku już nam tu wylatuje jakieś sprzęciwo. Nam tu silniczek wyleciał. Tak. Tu jest jeszcze normalnie tryb ze żelaza. Żelazny tryb. Mało kiedy się widzi. To jest czyste żelazo. Będzie do stali. Zazwyczaj plastikowe wszystko jest zrobione teraz. No bo wiecie sami, no kurde. Chino jest wszędzie. Prawie. I tu jest jeszcze śrubeczek jeden. Tutaj trzeba wyciągnąć, jeżeli to pójdzie. Tak. To jest właśnie pilarka, którą podarował mi pseudobudowlaniec. To jest plastik. Śrubeczki tutaj na gromadkę. Wyłącznik. I kabelek. Tutaj jest też jeszcze coś tam, jakaś tulejka stalowa. To już jest plastik wszystko. Tak, dawamy na gromadkę. Zobaczymy, ile miedzi tam z tego strzeliło. Da się wydobywać z takiej pilarki. O, tu jest. Nawet już nie trzyma normalnie. Tak, co teraz z tym? Teraz to muszę jakoś se tutaj odrobić. Te kabelki będą kiedyś, po prostu kabel kiedyś oskoruje, nie? Kabel zostanie oskorowany wraz z tymi przełącznikami. Tam są, mam nadzieję, że tam będą sreberka jakieś małe. To zostawię sobie na inny raz, bo kabelki nie będę teraz sobie robił. Oczywiście też te wtyczki, możecie zobaczyć, jak te wtyczki dołuję, to jest biały mosiąc w tym. I teraz silniczysko. Tu mamy szczotki jakieś. Szczotko trzymacze. O, już tam strzelają szczotki. Tak. Tu jest trochę mosiądzu. Wirniczek. Co z wirniczkiem? Wirniczek sobie zrobię. Kiedyś z innymi wirnikami to będzie rozmontowywane kiedyś innym razem. No, przyjaciel, mod przyszedł. Nie wiem, czy pójdzie to plastikowe koło jakoś odrobić. Jak nie pójdzie, to nie pójdzie, trudno. Ale jakoś sam idzie. No, wirniczek, wiecie co robię z wirnikami, wystarczy do ognia chlasnąć i gotowe. Stojan, czy jest miedź? Podstawowa informacja. W takiej pile, że to była marka Skillso, ta pilarka. I coś tam było w tym. Coś tam miedzi jest.
Z tych stojanów bardzo łatwo to idzie wydostać, bo wystarczy naciąć jedną stronę i ręką, nawet bez imadła to idzie wydostać. Tak, powycinamy tutaj z jednej strony. Tak. Jakoś tak. Podważamy. Tak. Znaczy są wieści teraz ten kleszcze. Ale chyba dam radę. Tak. Nie raz mnie dziucha wylazuje z tego, nie? Nie jest to nic skomplikowanego, bo wystarczy po prostu jedną stronę odciąć i miedziucha sama wyłazi. Mam szczęście, jest miedź. Jest trochę miedzi. Jeszcze drugą stronę zrobić. No dzisiaj jest BHP mizernie, bo nawet znowu rękawice nie mam, ale to już znacie z moich filmów. Często zapominam rękawicy, no trudno, skleroza, wiecie jak jest. Tak, jeszcze miedziochę tutaj wydostać. No i jest, proszę Państwa, miedziucha wolna. Z tego silnika. To jeszcze parę plastików. Tu jest już stal. No szybka rozbiórka, proszę Państwa, powiem Wam. Bardzo szybka rozbiórka. Ja jeszcze starą wagę użyję, bo nie trzeba chyba tu i dłużej. Tu jest jeszcze trochę osiądzu na bokach. W tych plastikach. Nie wiem, czy to ta waga jakoś zważy. Ale szczotko trzymać. Tutaj jest mosiężny. Taka blaszka. Tutaj też jest jeszcze coś mosiężnego. Więc dołujemy sobie ten osiądz, nie? Troszeczkę z tego. Tak. No i jeszcze tutaj mamy kolejną blaszkę mosiężną. Niejako to tam wydostać z tego, nie? No. No i kolejna blaszka została wydostanięta. Bardzo łatwo, jakby na to nie patrzeć. No i kolejna, jeśli się uda, jakoś to tak. No i co, ile z tej takiej pilarki wyszło metali kolorowych. Taka szybka była jakaś rozbiórka dzisiaj, nie? Stal, włożymy sobie stal, koło napędowe jest stalowe, miałem szczęście. Ile tej stali tam było w tym. Taką pilarkę jeszcze nie rozbierałem nigdy, więc sam jestem ciekawy. No ile tej miedzi z tego wyleci, nie? Stal, ważymy sobie stal. Sprężynka jakaś zapukaniła. 644 gramów stali. Tak. Teraz trochę osiądzu mamy. Nawet to chyba nie zważy, chyba będzie poniżej 1 grama. Trochę osiądzu. No i miedziocha na podium. Pod koniec, ile tam tej miedzi było. Ile tam tego się działo. No nieźle, nawet nieźle, na takie małe sprzęciwo. 67 gramów miedzi. No i co? Wpada to do baniaka miedzianego. No oczywiście. To jeszcze są kurde z kabli. Skorowałem, niedawno się bawiłem. No i co nam pozostaje? Zostaje nam kabel. To będzie kiedyś inny raz rozebrane. Jeżeli się podobała taka szybka rozbiórka, tutaj parę plastików jeszcze zostało. To jeszcze jakieś wąsy miedziane. A to już jest. To już się chyba obiorę gdzie indziej, nie? A serwerniczek sobie zważymy. Zazwyczaj bywa 20% miedzi.
Więc 40 gram miedzi może być z tego. Oczywiście. Jeżeli się to podobało, taka szybka demołka, no nic. Nic skomplikowanego, no to dajcie suba, łapę i skomentujcie, wiecie jak jest. No to życzę Wam bardzo miłej niedzieli. No i do widzenia, do następnego. Cześć.